Cześć, tu Ernest. Fortnite zostało usunięte. Tak, wiem, to nietypowy wstęp, ale podkreślę to już na samym początku. Fortnite zostało usunięte. Nie spodziewałem się tego, że powiem to kiedyś w pełni na serio. Ale cóż, no ten rok jest pełen niespodzianek. Zacznijmy od początku. Wczoraj po południu światło dzienne ujrzała dobra nowina. Ceny przedmiotów za prawdziwe pieniądze w Fortnite zostały obniżone o aż 20%. To tyczy się fałdolców, pakietów startowych itd., itd. W sklepie z fałdolcami na przykład dalej są klasyczne 4 pakiety fałdolców. Możemy kupić tysiaka albo od razu 13,5 tysiąca fałdolców, ale w nowej, niższej cenie. Jak widać, ceny spadły o 20%. Pakiety startowe za to od wczoraj kosztują 16 zł zamiast 20. Tak, by the way, to przed zakupami Fortnite nie zapomnijcie wpisać kodu twórcy. Mój kod to Ernest i jest taki sam jak nazwa mojego kanału. A oto kilku z moich wspierających z Discorda. Dzięki wielkie za wsparcie. Okej, a wracając? Ta obniżka zostanie z nami na zawsze. To nie jest tymczasowa oferta, a zmiana na stałe. Najlepsze jest to, że każdy, kto kupił dowolną kwotę fałdolców za prawdziwe pieniądze, w ciągu ostatnich 30 dni od 14 lipca do 13 sierpnia otrzyma zwrot fałdolców. Ten zwrot to te 20%. Ja otrzymałem zwrot 2,5 tysiąca fałdolców, ale niektórych przywitał ekran odbioru nawet kilkunastu tysięcy. Ta premia będzie rozdawana do 17 sierpnia. Więc jeśli kupiłeś fałdolce w odpowiednim terminie, a jeszcze ich nie otrzymałeś, to wystarczy jeszcze chwilę poczekać. Ta premia tyczy się też pakietów fałdolców, które są do zakupienia w niektórych krajach w sklepach fizycznych. Karta z pakietem 5000 fałdolców na przykład zawiera od wczoraj 6000, aby zrekompensować tę zmianę w cenie. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też coś otrzymaliście. Z okazji tej obniżki zupełnie za darmo, za samo wejście do gry, można odebrać skin do zbieraka o nazwie Młot Meteorytowy. No to były same przyjemne newsy. Ale teraz rzucimy okiem na tą drugą stronę medalu. Na urządzeniach mobilnych sprawa zrobiła się bardzo ciekawa. Wszystkie aplikacje, które są do pobrania w Google Play Store i App Store, muszą korzystać z systemu płatności danej platformy. Minusem tego jest to, że każda platforma chce swój kawałek ciasta i dlatego fałdolce na Fortnite z Google Play Store i App Store kosztowały więcej. Obie te firmy pobierają aż 30% i naturalnie ceny fałdolców musiały być podwyższone, aby zarobki były takie same dla Epic Games. 30%, może to jest fair układ, jeśli ta aplikacja zarabia niewiele, ale w przypadku Fortnite'a te zarobki są liczone w miliardach, a 30% z takich liczb, no chyba sami wiecie o co chodzi. Wczoraj Epic Games postawiło się temu systemowi, dając graczom mobilnym możliwość wyboru między systemem płatności Google i Apple, a ich własnym systemem bezpośrednio prowadzonym przez Epic Games, dzięki czemu ceny tej opcji były o 30% tańsze. Chyba was nie zdziwi to, że każdy w tym przypadku wybrałby opcję płatności przez Epic Games, aby uniknąć płacenia tych 30%. I chyba was też nie zdziwi to, że Apple i Google to się bardzo nie spodobało. Ich reakcja była niemalże natychmiastowa. Epic Games stworzyło sobie taką lukę, obejście ich systemu. A oni na to, nie, tak nie może być i BOOM! Fortnite zostało usunięte z App Store. Kilka godzin później, pow! Fortnite zniknęło z Google Play Store. Tu swój początek ma wojna. Obie te firmy łyknęły haczyk i tym samym Fortnite dosłownie stanęło do walki z Google i Apple. I słuchajcie, Fortnite było na to gotowe. Tuż po tym niefortunnym zdarzeniu Fortnite ogłosiło premierę nowego krótkiego filmiku w trybie imprezy o 10 wieczorem. Oto co można było tam obejrzeć. Ta krótka animacja symbolizuje uwolnienie się. I najlepsze jest to, że symbolizuje ona uwolnienie się od propagandy, sianej przez nadgryzione jabłko z robalem. Chyba wam nie muszę mówić, jaka firma ma logo nadgryzionego jabłka. Na samym końcu można zobaczyć mały szczegół. Na ścianach jest widoczny zapis warunków usługi App Store. Możemy tu wyczytać m.in., że do Apple należy część pieniędzy za zakup aplikacji oraz za zakupy w aplikacji. Tutaj jest mowa o tych 30%. I to tyczy się każdej aplikacji w App Store, nie tylko Fortnite'a.
Okej, cofam to. Jednak najlepsze jest to, że ta krótka animacja jest parodią reklamy komputera Apple z 1984. Ona także miała symbolizować uwolnienie osób od kontroli tak zwanego Big Brothera. Kogoś, kto ma zbyt wielką kontrolę nad życiem ludzi. I tym Big Brotherem miał być prawdopodobnie IBM, producent komputerów, który dominował rynek w tamtych czasach. Apple tą reklamą im się postawiło. 36 lat później Fortnite wykorzystało dokładnie ten sam motyw, ale właśnie na Apple, aby, cytuję, postawić się ich surowym ograniczeniom konkurencji, aby gracze Fortnite mogli mieć wybór i przy okazji płacić o 30% mniej. 30%, które bierze Apple i Google, zawyżając przy tym ceny oraz blokując każdą aplikację, która na ten układ nie idzie. To właśnie stało się z Fortnite. Nie można już tej gry pobrać na Google Play Store, ani na App Store. Nie da się tej gry po prostu znaleźć. Na Androidach jest o tyle dobrze, że można pobierać aplikacje spoza Google Play Store bez większych problemów. Ale na systemie iOS, czyli na iPhone'ach, iPadach i tak dalej, już nie jest to takie łatwe. Nie da się na tych urządzeniach w legalny sposób pobrać aplikacji spoza App Store. A to, według Apple, w imię bezpieczeństwa. To się jednak nie sprawdza w przypadku Fortnite. To bezpieczna aplikacja, która ma bezpieczny system płatności, który przetworzył już ponad 1,5 miliarda dolarów z transakcji przeprowadzonych na całym świecie. System płatności Epic Games był, jest i dalej będzie dostępny, na przykład na komputerach. Jak już mówiłem, jest bezpieczny, ale też jest bardzo rozbudowany. Można płacić kartą, ale na przykład też Epic ma współpracę z PSC czy PayPalem. Niestety, ta walka Fortnite z monopolem Apple najbardziej dotknie graczy mobilnych, którzy grają na iOSie. Ponieważ Fortnite jest niedostępny w sklepie App Store, gracze na iOS nie doczekają się aktualizacji gry. To oznacza, że gdy wyjdzie czwarty sezon, gracze na iOS będą zmuszeni dalej grać w wersji 13.40, czyli tej obecnej. I z tego powodu nie będą mieli dostępu do nowej mapy, ani do nowego karnetu bojowego, ponieważ Apple zablokowało też aktualizowanie gry. To tyczy się setek milionów urządzeń. Jeśli macie już pobrane Fortnite na waszym iPhone'ie czy iPadzie, to możecie dalej grać. Fortnite wam nie zniknie. Nie da się jednak pobrać Fortnite'a na nowo z App Store'a, czyli jedynego miejsca, gdzie Fortnite na tych urządzeniach był. Epic Games wierzy, że gracze mają prawo do wyboru płatności w łatwiejszy i tańszy sposób. Wisienką na torcie jest fakt, że Epic Games pozwało Google i Apple. Pamiętajcie, to nie jest tylko Fortnite i Epic Games. Tim Sweeney, szef wszystkich szefów Epic Games, dał znać, że to walka o otwarte platformy i zmiany zasad z jednakową korzyścią dla wszystkich programistów. Ich zwycięstwo w tej sprawie oznaczałoby też zwycięstwo dla nas. W pozwie jest mowa o tym, że Epic Games nie szuka rekompensaty ani zwrotu tych 30%. Zależy im na tym, żeby Apple otworzyło swój rynek na systemie iOS. Na Androidzie można pobrać Fortnite'a z sklepu Samsung, ze strony Fortnite'a czy z Google Play. Znaczy już nie, ale wiecie, o co chodzi. I w aplikacjach spoza Google Play można płacić jak tylko się chce. A na iOSie to Apple dyktuje bardzo surowe warunki. Czy Epic Games to wygra? Raczej nie. Ale na pewno przydałaby się jakaś zmiana i trochę wolności. To naprawdę fascynujące i jestem bardzo ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie. Aż tak grubej akcji się nie spodziewałem. Jesteśmy świadkami walki na niesamowicie szeroką skalę. I szczerze mówiąc, to cieszę się, że znalazł się ktoś, kto postawił się temu układowi. Nie sądzę, aby Fortnite wróciło na Google Play Store, ponieważ na Androidach można pobrać aplikacje spoza Google Play Store. Ale na iOSie, no tak jak już mówiłem, trzeba zawalczyć. Każdy z nas może dołączyć do ruchu Free Fortnite, czyli uwolnijcie Fortnite, udostępniając ten hashtag na mediach społecznościowych. Do kiedy to potrwa? Nie wiadomo. Gracze na iOS, trzymajcie się. I to w sumie tyle. To wszystko, co musicie wiedzieć. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.